Otóż, przy projektowaniu auta wzięli udział ludzie, którzy pracowali przy filmie Avatar. Auto ma dużo, wow! światełek, bardzo dużo światełek. Z każdej strony coś świeci albo miga. Więc jeśli trzeba taki samochód pchać... To jest samochód gracza RGB. No bo coś się zepsuje, no to osoby z epilepsją daleko nie uciągną. Auto jest elektryczne, na jednym ładowaniu ma przejechać 700 km, a czas ładowania akumulatorów to 15 minut. To, co przykuwa uwagę najbardziej, to fakt, że w środku nie znajdziecie kierownicy ani deski rozdzielczej. Deska pojawia się przy aktywacji, a samym autem steruje się za pomocą takiego grzybka. Zajebisty samochód! I ciekawe, jakie ja na to prawo jazdy się zdaje. Przez to jednak, że po pierwsze, tam z tyłu, przez te światełka, nie ma gdzie nakleić rybki.